Myślę, że to jest od dawna wyczekiwane rozwiązanie drogowe, które przybliża Kraków do Zielonek lub Zielonki do Krakowa, a przy okazji będzie tutaj połączenie z północną obwodnicą Krakowa, która już niedługo będzie oddana. Dzięki temu uzyskujemy naprawdę nowoczesne połączenie, będące takim dodatkowym elementem wspierającym odkorkowanie miasta. Jest to dodatkowy wylot z Krakowa w kierunku północnym, może jeszcze nie w pełnym zakresie. Myślę tutaj o tym, że nie został zrealizowany węzeł Zielonki i sama północna obwodnica. Docelowo takie będzie to rozwiązanie, więc będzie to naprawdę dobra alternatywa dla mieszkańców Prądnika Białego, którzy będą wyjeżdżali z miasta w kierunku północnym. Jest to też tak naprawdę kolejny element trasy Wolbromskiej, które miasto już zrealizowało w ramach budowy linii tramwajowej z Krowodzy Górki na Górkę Narodową. To, co dotyczy Krakowa, jest to odcinek 1 km, droga klasy głównej, 2 jezdnie, po 2 pasy ruchu z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, przebudowa sąsiadujących ulic. 4 km łącznie tych dróg rowerowych tutaj powstało, więc to dotyczy tego ciągu głównego, ale również bocznych ulic. A tak jak wspomniałem wcześniej, wiadukt nad linią 95, na całej długości ekrany akustyczne, aby tutaj mieszkańcy czuli się w pełni komfortowo. No i cóż, no dowiązanie do ulicy Pachońskiego, skrzyżowanie 4-wlotowe, skanalizowane. Tak naprawdę nam, ale daje miastu Kraków, daje gminom na północy Krakowa zupełnie inny komfort transportu z Krakowa na północ i z północy do Krakowa. A dla mieszkańców Zielonek zakładam zmniejszenie zdecydowane korków, a więc szybszą komunikację publiczną.